Mówisz o miłości, piszesz o miłości, krzyczysz o miłości, ale prawdziwa miłość nie polega tylko na tym, żeby uwalniać swoje emocje. Emocje to jest kawałek miłości. Rzeczywista, prawdziwa miłość jest miłością, która jest w stanie poświęcić się dla celów wyższych. Jezus Chrystus dał świadectwo miłości do Ciebie. Dzisiaj możesz tu tańczyć, możesz się cieszyć z jednego powodu. Bóg zdecydował się na to, aby nie zdecydować siebie, ale żeby ją odkryć przez Jezusa Chrystusa. To jest miłość i na tą miłość możesz odpowiedzieć miłością. To jest miłość prawdziwa. To jest miłość, która idzie krok dalej niż to, co czują nasze ciała. To, co czujesz, to jest dobra rzecz, ale to jest tylko fragment miłości. To są emocje. Realny Bóg dał Ci dowód swojej miłości przez to, że Tobie jeszcze piąć przez świnie. Chrystus to Ciebie umarł w człowiekistwo. Przeszliwie nie skarży, to realnie nie opłacł swojego życia Bogu. Wszystkich to nie ten, który zrobił to takie niemalne czyny, ale ten, który nie nawrócił się do Boga, to nie wlaszczy się z nim, przez Jezusa Chrystusa. Jesteś jednym z tych, którzy nie spotkali się z nim osobiście. Tak jak pamięci się za to, czy jest się krejem, a może jest się nie krejem. Tak jak pamięci się za to, że się nie narodził z Bożego Ducha, przyjęci Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Przyjacielu, jest dla Ciebie szansa taka sama jak była dla mnie. Przyjmij ją dziś, przyjmij ją dziś i żyj!
Policja w mówiąc w skrócie ma prawo legitymować osoby celem ich ustalenia tożsamości. Gdyby żyrafa chciała być kotem, to gówno by z tego było. Jesteśmy przeciwnikami religii! Głosimy wam o Jezusie, który powstał z martwych! On dał Jezusa i powiedział, że mam specjalne względy tylko na Jezusa, bo tylko Jezus zapłacił cenę na krzyżu, umarł i zmartwychwstał, abyś ty mógł żyć! Jest prawdziwy ojciec! Ojciec, którego być może nie znasz! Nie taki ojciec jak twój, nie taki, który cię odrzucił, nie taki, który cię zostawił, nie taki, który zrobił ci krzywdę, ale realny, żywy ojciec. Mój ojciec też mnie skrzywdził, ale ja stanąłem przed żywym Bogiem i powiedziałem, chcę poznać ciebie jako ojca w więziennej celi w Sztumie. Powiedziałem, Boże, chcę poznać ciebie jako ojca. Wiem, że mój ojciec mnie zawiódł. Człowieku, ja rozumiem, że mogłeś być zawiedziony, że mogłeś być odrzucony, ale to dzisiaj, co mówię do ciebie, jest szansą na poznanie realnego ojca. Ojca, który jest w niebie. Ojca, który przedstawi cię zupełnie w inny sposób. Ojca, który da ci zobaczyć, czym jest realna łaska i pokaże ci moc, w jaki sposób można funkcjonować na tej ziemi. Ten ojciec jest w zasięgu twojej modlitwy, w zasięgu twojej wiary. Wystarczy, że zawołasz w swoim sercu i powiesz, Jezus, ja chcę poznać ojca. Ja chcę go zobaczyć. Ja chcę go dotknąć. To zobaczysz, co się stanie. Nie głosimy ci religii, jesteśmy przeciwnikami religii, jakiegokolwiek systemu religijnego. Głosimy ci prawdę o tym, w jaki sposób być uratowanym. Raz, raz. Przyjaciele, tak jak powiedział mój przedmówca, nie jesteśmy zwolennikami żadnej religii. Nie jesteśmy zwolennikami żadnej religii. Przyszliśmy tutaj z miłości do was. Przyszliśmy tutaj, ponieważ kochamy Jezusa. To jest intencja naszego serca. Możecie nam nie wierzyć, ale przyszliśmy tutaj z miłości do was, abyście mogli usłyszeć pełną Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Przyjaciele, głosimy wam o Jezusie, który powstał z martwych. Ja byłem narkomanem, umierałem od przedawkowania ekstazy, umierałem od narkotyków, ale spotkałem Jezusa. Byłem sodomitą, byłem papaprańcem, ale Jezus przyszedł do mojego życia i uratował moje życie i może też uratować twoje. I mówi dzisiaj do twojego życia, upamiętaj się ze swoich grzechów, upamiętaj się, dzisiaj jest dzień upamiętania dla ciebie, dzisiaj możesz upamiętać się ze swoich grzechów, to unikalna okazja, przyjacielu, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj możesz przemienić swój los poprzez to, że uwierzysz w Jezusa, który przyszedł tutaj na ziemię i zmarł na krzyżu Golgoty. Uwierz w Ewangelię, a będziesz żył. Posłuchajcie mnie wszyscy, jak tutaj jesteście. Jesteśmy tutaj dla was, aby zaświadczyć wam proste słowa, które są prawdą, które są drogowskazem dla waszego życia. Dzisiaj każdy z was, czy każde ucho, które słyszy mój głos, wiedz, że możesz poznać Boga, że możesz mieć im pokój, niezależnie od tego, jak zostałeś skrzywdzona. Chcę ci powiedzieć, że Bóg nie potępia ciebie, Bóg akceptuje ciebie, ale nastąpić musi prawdziwe upamiętanie. Prawda jest taka, że jedyną drogą do zbawienia jest osoba Jezusa Chrystusa. To nie filozofia, to nie religia, ale to poglądy Boże, to serce Boga, które jest zawsze nakierowane na człowieka. Człowiek jest zgubiony, bo zbłądził od początku. I dzisiaj, kiedy uwierzysz w Jezusa, będziesz pojednany, doświadczysz życia, będziesz żył na wieki. Przyjdź dzisiaj i zaczerpnij, napij się ze źródła, doświadcz tego, że Bóg jest prawdziwym pokojem. Pokoju nie ma w żadnej ideologii. Jezus Chrystus jest pokojem. Jezus Chrystus jest prawdą. On jest drogą. On jest dostępny dla ciebie. On da ci prawdziwe spełnienie. On napełni twoje serce. To
spokojem i radością. On da ci wyzwolenie. Tylko Jego krew, tylko Jego ofiara może uratować ciebie. Jezus Chrystus umarł za ciebie. Jezus Chrystus może podnieść twoje życie. Tak jest, przyjaciele. Tylko Jezus może uratować twoje życie, tak jak uratował moje. Przyjaciele, ja wiele lat temu byłem skrzywdzony przez system, skrzywdzony przez ojca, skrzywdzony przez rodzinę, skrzywdzony przez ludzi, ale ja opamiętałem się i przyszedłem do tego, który może dać prawdziwą wolność. Bo przyjaciele, Ewangelia jest taka sama dla policjanta, dla księdza, dla waszego ruchu, dla każdego człowieka, który jest na tej planecie, bo Bóg nie ma względu na żadną osobę, nie ma względu na mnie, nie ma względu na sąd, nie ma względu na policjantów, Bóg nie ma względu na LGBT, Bóg nie ma względu na księży, Bóg nie ma specjalnych względów dla nikogo. On dał Jezusa i powiedział, ja mam specjalne względy tylko na Jezusa, bo tylko Jezus zapłacił cenę na krzyżu, umarł i zmartwychwstał, abyś ty mógł żyć. I tylko Jezus może dać tobie prawdziwą wolność, tak jak dał mi. Kiedyś byłem sodomitą, kiedyś byłem człowiekiem, który uprawiał homoseksualizm, a dzisiaj Jezus dał mi prawdziwą wolność i tak samo może dać tobie nie pseudowolność, ale prawdziwą wolność. Wyzwolił mnie z depresji, z poniżenia, z potępienia i tak samo może wyzwolić i ciebie. Głosimy tobie Ewangelię nadziei. Ewangelię nadziei dla ciebie. Możesz być wolny już dziś. Wystarczy, że dzisiaj pojednasz się z Jezusem Chrystusem. Przyjdziesz do Niego, zawołasz, a miłosierny Ojciec pokaże ci prawdę i ta prawda cię wyswobodzi i będziesz prawdziwie wolny. Nie będziesz musiał ściemniać przed ludźmi, jak to jest dobrze. Ja kiedyś zakładałem maski, cieszyłem się, że niby wszystko jest okej, a tak naprawdę przytłaczała mnie codzienność życia. Nie musi, przyjaciele, tak być. Może być inaczej. Jezus to nie religia, to nie sakramenty. Jezus nie ma nic wspólnego z tym całym bajzlem, ale Jezus to ten, który może dać sobie wolność. Zapamiętaj to. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil. Tomasz Dorożała z imienia i nazwiska. Dziękuję bardzo. Każdy człowiek robi coś, co jest niezgodne z prawdą. Ja nazywam się Rafał Grodzki. Od kiedy się urodziłem, byłem człowiekiem, który lubił okradać ludzi. Później miałem swoje teorie życiowe. Byłem człowiekiem, który niby był utalentowany, ale poszedł w swoją stronę. Byłem człowiekiem, którego Bóg wyposażył i wyszkolił tak, aby robił dobre rzeczy. Ale ja postanowiłem, że pójdę w swoją stronę. Drodzy przyjaciele, ja w szkole średniej, kiedy ruszyłem do szkoły średniej, poszedłem w swoją stronę, wyrwałem się jak ze szponów i poszedłem w swoją stronę, zacząłem robić to, co mi się podoba. Skręciłem w miejsce, które nazywa się śmiercią. Zacząłem brać dragi. W pewnym momencie swojego życia zacząłem nimi handlować, a później znalazłem się na ulicy. Okradałem ludzi, a później znalazłem się w zakładzie karnym. Drodzy przyjaciele, to były moje błędy, ale moje sumienie mówiło mi, robisz źle. Moje sumienie mówiło mi, nie do tego jesteś powołany. Moje sumienie mi mówiło, jesteś człowiekiem, który chce ratować ludzi. Tak mi mówiło moje sumienie, ale ja poszłem w złą stronę. Rzecz. Jestem osobą, która osobiście spotkała Jezusa. Spotkałem Boga. Jestem osobą, która spotkała Jezusa. Ten Jezus przyszedł do mojego życia, kiedy byłem czpunem, kiedy przedawkowywałem narkotyki, kiedy chodziłem na Mazowiecką. I właśnie wtedy ten Jezus przyszedł do mnie jako do podłego grzesznika i powiedział do mnie: nie potępiam cię, ja cię nie potępiam, umarłem za twoje grzechy, zbawiłem cię. Zawracaj z tej drogi, Rafał, zawracaj stamtąd, upamiętaj się ze swoich grzechów. Tak powiedział do mnie Bóg i teraz mówi do twojego życia: Jezus cię nie potępia. Witam, nazywam się Łukasz Popiołek. Chciałem powiedzieć wam coś, co jest odpowiedzią na troski waszych serc. Przyszliście tutaj manifestować swoją wolność.
Przyszliście tutaj, myśląc, że jesteście wolni, ale chcę, żebyście się zastanowili, czy naprawdę się czujecie wolni. Bo ja jestem przekonany, że nie czujecie się wolni. Oszukujecie się! Oszukujecie się! W sercach waszych nie jesteście wolni! Jesteście zniewoleni! Uważacie, że to, co manifestujecie, daje wam wolność! Ale czujecie się niewolnikami! Jezus Chrystus może dać ci wolność! Jezus Chrystus, żywy, prawdziwy Bóg, który 2000 lat temu z miłości do ciebie umarł za twoje grzechy, za twoje choroby, za twoje zniewolenia! On może dać ci wolność! Ja lata temu szukałem wolności w marihuanie, szukałem wolności w innych używkach, w imprezach. Myślałem, że jestem fajny, że mam super życie, że moje życie jest fajne wtedy, kiedy mam dobrą fazę. Oszukiwałem się, że to daje mi wolność, ale tak naprawdę czułem się niewolnikiem, niewolnikiem swoich nałogów, niewolnikiem tego systemu społecznego. I wy też jesteście niewolnikami. Manifestujecie to, co manifestujecie, ale jesteście niewolnikami tego. Jezus da ci prawdziwe wyzwolenie. On może sprawić, że w sercu poczujesz się wolny. Nałogi, które masz, grzechy, które masz, On chce ci przebaczyć, ale On też chce zmienić twoje życie, abyś więcej nie był zniewolony tymi rzeczami. Jezus ciebie kocha i możesz go przyjąć. Możesz go przyjąć tu i teraz, na paradzie wolności. Możesz zwrócić się do Jezusa. On jest tutaj. Kiedy się zwrócisz do Niego, On ciebie usłyszy. A więc zwróć się do Niego i powiedz: Jezu, ja chcę prawdziwej wolności. Powiedz to do Niego. Jezus, ja chcę prawdziwej wolności. Dziękuję. W twoim sercu jest pustka, czy to uznajesz, czy nie? I tej pustki nie zapełni nic. Żadne marsze LGBT, żadne narkotyki, żaden alkohol. Zapewnią tylko Bóg, bo takim cię Bóg stworzył. Takim cię Bóg stworzył. I ta pustka, na tę pustkę ma monopol tylko Bóg. Nic innego jej nie zapełni. Wszystko inne to są substytuty, które prędzej czy później zawiodą. Jesteś na tym marszu, bo chcesz wolności, bo chcesz akceptacji. Wolność, akceptacja jest w Jezusie. Monopol na tę pustkę w tym sercu ma Jezus. Tylko On może ją wypełnić. Tylko On cię może zaspokoić. Tylko w Nim możesz znaleźć pokój. Myślałam, że jestem skreślona przez Boga, bo nie żyję moralnym życiem, takim jak mówi mi system. Myślałam, że jestem skreślona przez Boga, dlatego, bo nie mówi mi, bo nie robię tego, co mówi mi religia. Ale 6 lat temu stało się coś przełomowego w moim życiu. Ja szczerze w swoim sercu spokutowałam ze swojego życia i zdałam sobie sprawę, że nie znam Boga i zapragnęłam Go poznać i zawołałam do Niego szczerze. Powiedziałam do Niego: Jezus, jeśli Ty jesteś i Ty żyjesz, to przyjdź i zmień moje życie, bo ja czuję, że ginę, bo mam pustkę w sercu, bo czuję się nikim, bo czuję się nikim. Próbuję sobie czymś to wypełnić, ale to tylko na chwilę. I chcę ci powiedzieć, że wtedy spotkałam się z Jezusem i miałam pewne zbawienie od tego miejsca. I chcę ci powiedzieć, że to, czego teraz szukasz, to tożsamość, to kim jesteś. Od kiedy spotkałam się z Jezusem, wiem, kim jestem, wiem, dokąd idę i nie muszę udawać. Ty też nie musisz udawać. Zawołajcie do Jezusa. On jest dostępny. On jest dostępny dla ciebie tu i teraz. Zawołaj do Niego i przejdź.
się żyje! Przyjacielu, zastanów się, czy droga, którą wybrałeś dzisiaj, czy to jest droga, która prowadzi cię do wolności? Czy to jest ta droga? Czy na pewno to jest ta droga? To jedyna droga, która prowadzi do zwycięstwa. To Jezus! To Jezus! Nie ma innej drogi właściwej! Nie ma innej wolności poza Chrystusem! Nie ma innej wolności! Nie znajdziesz innej wolności poza Chrystusem! Bo tylko w Bogu jest wolność! Tylko w Jezusie jest wolność! On powiedział, tak Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne! Każdy, który tutaj uwierzy w Chrystusa Zmartwychwstałego, będziesz miał życie wieczne! Będziesz miał zapewnione życie wieczne! Każdy, który uwierzy, będzie zbawiony! Będzie zbawiony! To jest obietnica! To jest obietnica! Jeżeli poza Chrystusem szukasz innych dróg wolności, to jesteś w błędzie! Jesteś w wielkiej pomyłce! Bo wolność, prawdziwa wolność jest tylko w Chrystusie! Tylko w Chrystusie jest prawdziwa wolność! Musisz narodzić się na nowo z Bożego Ducha, żeby wejść do Królestwa Bożego! Na nowo z Bożego Ducha! Jeśli się nie narodzisz, to pójdziesz do piekła! Jedyna droga, jedyna wolność jest tylko w Jezusie Chrystusie! Jest w Jezusie Chrystusie! Zapamiętaj to dzisiaj, bo ta droga, którą idziesz, ona się skończy, ale wieczorem zostaniesz sam! Wieczorem zostaniesz sam! Te wszystkie emocje opadną! Wszyscy ludzie się rozejdą! A gdzie będziesz ty? Gdzie będziesz ty? Kiedy Pan Panów i Król Królów zapyta cię, co zrobiłeś z krwią Jezusa! On ciebie zapyta, co zrobiłeś! Któremu zależy na was, jesteście cenni dla Boga, jednak istnieje ktoś, kto chce was okłamać. Jego imię to diabeł, starodawny wąż, który zwodzi od tysięcy lat. I wy myślicie, że miłością jest uczucie, które jest uczuciem wywołanym przez ciało, ale to nieprawda. Miłością jest Jezus, ten, który zapłacił cenę. Ludzie myślą, że czują miłość, potem się rozwodzą i tak kończy się ich miłość. Miłość to jest... Wracaj do Boga, nie wracaj tam, gdzie diabeł się rozumie. Ta parada pokłóconych drogi do piekła. Nie zgadzaj się na to, nie bądź głupi. Jeszcze dzisiaj Jezus może ci ratować, ale nie. Ja podjąłem wszędzie tę decyzję. Ja już się szłem z Niego. Ja powiedziałem raz i nigdy nie mówił, i to się skończyło. Ja kiedyś siedziałem w więzieniu, powiedziałem: Boże, jeżeli jesteś, pomóż mi. Nie byłby mi w stanie pomóc nikt. Żaden sąd, policja, prokuratorzy, nikt mi nie był w stanie pomóc. Od 17 lat popełniałem przestępstwa. Ale kiedy spotkałem żywego Boga, którego ty też możesz spotkać, moje życie się zmieniło. Dzisiaj proszę do ciebie prostą Ewangelię i tak naprawdę nie obchodzą mnie twoje przekonania. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni za darmo, z łaski, przez wiarę. I to zależy od ciebie, czy to przyjmiesz. Bóg był, jest i będzie i on nie ma względu na osobę. Jedyną osobą, przez którą można przyjść do Boga, jest Jezus Chrystus. Jedyny Bóg. Korzystaj dzisiaj z tego, czym jest łaska. Korzystaj dzisiaj z tego, co słyszysz. To jest dzień twojego zbawienia. To jest szansa twojej zmiany. Przyjaciele, na początku tej parady padły wielkie słowa. Wielkie słowa o miłości, o wolności, o akceptacji, o solidarności. Wielkie słowa, które zostały wybaczone. Bo Bóg to jest miłość. Miłość to Bóg. Miłość to Bóg. I nie miłość cię wyswobodzi, ale prawda cię wyswobodzi. Ponieważ Bóg, który jest miłością, który oddał siebie za ciebie, powiedział, poznasz prawdę, a prawda cię wyzwoli.
jestem tutaj po to, żeby ci powiedzieć prawdę. Prawdę, której doświadczyłam 20 lat temu. Nie wiem, ilu z was ma tyle lat. 20 lat temu spotkałam się z prawdziwym, żywym Bogiem, Jezusem Chrystusem. Wcześniej byłam bardzo poraniona, bardzo poraniona. Od 7 lat byłam już w związku małżeńskim, ale byłam spragniona miłości i mimo tego, że uchodziliśmy za świetną parę, ja cały czas chciałam potwierdzenia miłości ze strony mojego męża. Zdradzałam go na jego oczach, żeby tylko sprowokować go do jakichś aktów zazdrości, bo wtedy widziałam, że on mnie prawdziwie kocha. Taki jest wybaczony obraz miłości w tym świecie, ale miłość to nie to. Miłość daje życie za drugiego człowieka. Miłość daje życie i tak cię Bóg umiłował, że dał swoje życie za ciebie. Przyszedł tutaj 2000 lat temu i jakkolwiek to irracjonalnie brzmi w twoich uszach, on tam umarł za ciebie, za twój wewnętrzny błąd. Bo błędem człowieka jest być egocentrykiem, kręcić się wokół własnej dupy. Błędem człowieka jest to, że ma w sobie dziurę, czarną dziurę, nienasyconą, rozkapryszone dziecko, które chce coś więcej, ciągle więcej i więcej i niczym nie jest w stanie się zapełnić. I ja właśnie coś takiego miałam. 20 lat temu wyjrzałam w siebie, gdy skończyłam się tak naprawdę. Budowałam swoją wartość wcześniej na karierze. Zabiłam własne dziecko dla kariery. Nie chciałam mieć dzieci z moim mężem. Dla kariery. Dlatego, żeby inni pomyśleli o mnie dobrze. Żeby mnie cenili. Żeby mnie doceniali. Taki właśnie miałam obraz siebie. Tak budowałam swoje królestwo na tej ziemi. Ale wtedy, 20 lat temu, kiedy wszystko się skończyło, kiedy tak naprawdę dostrzegłam pustkę i nicość w sobie, zawołałam do Jezusa, ponieważ wcześniej usłyszałam od kogoś, że można się z Nim realnie spotkać. I ja po prostu zgwałciłam swój intelekt, bo niestety to jest głupie dla intelektu, że ktoś 2000 lat temu umarł za ciebie i to może mieć skutek w twoim życiu. Ale tak właśnie się stało. Ja chwyciłam to wiarą, wzięłam to wiarą. Bo Bóg inaczej ci się nie objawi, jak przez twoją wiarę, przez akt wiary musisz uwierzyć, że On, Jezus Chrystus, to jest Bóg wcielony i że rzeczywiście za ciebie umarł. I ja to właśnie zrobiłam. W tamtym momencie narodziłam się na nowo, z Bożego Ducha. Momentalnie stałam się inną osobą. Momentalnie pustka w moim sercu wypełniła się miłością. Momentalnie przestałam manipulować moim mężem. Momentalnie przestałam chcieć potwierdzać jego miłość przez to, że go zdradzam. Momentalnie wypełniła mnie miłość. Miłość, prawdziwa miłość, która położyła za mnie swoje życie i za ciebie też. Za ciebie też. Głupotą jest mi odwzajemnić takiej miłości. Ja ją odwzajemniłam i dzisiaj mówię do ciebie. To jest słowo Boga do ciebie. Pokochaj mnie, odwzajemnij moją miłość. Przyjmij to, co ja zrobiłem dla ciebie. To cię zmieni od środka. Nie będziesz już pusty jak bębek turecki. Nie będziesz już latał od śmietnika do śmietnika, żeby się zapełnić. Będziesz miał Boga w sobie. Będziesz zaspokojony. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Dzisiaj kładę przed tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo, przekleństwo. Wybierz życie, wybierz miłość, która jest prawdziwa. Wiara jest czymś, co jest do twojej dyspozycji. Ciszej! Dzisiaj jest dzień waszego zbawienia, przyjaciele. Nazywam się Tomasz Dorożała i 11 lat temu poznałem osobiście Jezusa Chrystusa. Nie takiego żebraska, nie religijnego, który ci powie, że nic nie możesz, że jesteś taki, smaki, owaki i musisz teraz paść na kolana i nic nie możesz w tym życiu zrobić. Ale przyjaciele, Jezus Chrystus przyszedł, by dać tobie wolność, ale nie wolność taką nieprawdziwą, ale prawdziwą wolność. Wolność od grzechu, wolność
zaczęło się od tego, co nazwali u ciebie prawem do wolności. Przyjacielu, ja kiedyś byłem homoseksualistą, kiedyś robiłem różne rzeczy z facetami, nawet chciałem psy. Rozumiesz, takie to zboczenie było, że aż normalnie psy chciałem dotykać i dowiedziałem się, że są to siły demoniczne i zostałem od nich uwolniony w imieniu Jezusa i Jezus dał mi prawdziwą wolność i dzisiaj jestem człowiekiem, który jest prawdziwie wolny i tak samo dzisiaj ty możesz być prawdziwie wolny, ponieważ Jezus nie przyszedł, aby ciebie oskarżać, ale On przyszedł, by dać tobie prawdziwą wolność. Religia nie daje żadnej wolności, ale też żaden system nie daje żadnej wolności, przyjaciele. Przyjdź dzisiaj do Jezusa, a będziesz żył tak jak ja. Kiedyś nazywano mnie zło, byłem człowiekiem, który niszczył ludzi, byłem człowiekiem, który miał różne zajawki na tle pornograficznym, ale dzisiaj jestem wolny i nie wybawił mnie system religijny, ale zbawił mnie Jezus Chrystus i ty dzisiaj możesz przyjść do Niego i być rzeczywiście wolny, rzeczywiście mieć prawdziwą paradę wolności, która jest możliwa wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Halleluja! Miłość to osoba, miłość to Jezus. Kiedyś byłem narkomanem, kiedyś uczestniczyłem w tym religijnym show, w tym religijnym show tego kraju, gdzie ludzie chodzą do kościoła i mówią o Bogu, ale ten Bóg nie jest prawdziwy, ale chcę wam powiedzieć, że Jezus jest żywy. Jesteście młodymi ludźmi, jesteście ludźmi, którzy mogą reprezentować prawdziwe wartości. Jesteście warci więcej niż to. Jesteście ludźmi nowego pokolenia i kiedyś w waszym życiu, kiedy przychodziliście na świat, to nie było, wasi rodzice nie spłodzili was po to, żebyście byli ludźmi, którzy są skrzywieni. Jesteście bardzo cenni. Dlaczego? Jeżeli zasadzacie owoc, to on, zasadzacie ziarno i drzewo, to ono wydaje owoc. Dlaczego dzisiaj propagujecie wartości, które nie wydają owocu? Chcę wam powiedzieć o Bożej miłości, ale Bożej miłości, na którą trzeba realnie odpowiedzieć. 2000 lat temu przyszedł Mesjasz i zapowiedział te czasy. Te czasy były zapowiedziane. To się dzisiaj dzieje. To są czasy końca. Czasy ostateczne, w których to wszystko, co było powiedziane, dzisiaj się dzieje. Ale ja jestem dzisiaj po to, żeby powiedzieć wam prawdę. Prawdę, którą jest Chrystus. Prawdę, która jest ponad wszystko. Chcę wam powiedzieć, że diabeł to złodziej. On przychodzi, żeby kraść, zatracać i zażywać. Ale Bóg to ten, który daje wam wolność. Bóg to ten, który chce, abyście byli wolnymi ludźmi. Prawdziwa wolność to nie jest podążanie za zarządzami swojego ciała, ale prawdziwa wolność to radość Bogu. Kiedyś nie wiedziałem, czym jest Ewangelia. Ja was prosiłem, żebyśmy z więzi. Przez 53 lat byłem gorliwym katolikiem. Szukałem Jezusa w opłotu, szukałem na święcim sakramencie. Ale 5 lat temu chętnąłem w domu i zawołałem: ja tak nie chcę żyć, za tak nie chcę żyć, Boże, zabierz mnie stąd, albo mnie zmień. I stąd robię, Jezus, Jezus, Duch Święty, zszedł do mojego serca, zszedł tutaj dla mnie, bo mnie tak pokochał. 2000 lat temu umarł za takiego hachala jak mnie, umarł przy niego do krzyża. Był tu jako człowiek, cierpiał, ale on też jest sam na krzyż, dla ciebie, dla policjanta, dla każdego z nas, który tu jest, ale musisz się na mnie narodzić, musisz do mojego serca zawołać. Boże, ja tak nie chcę ściemniać, ja tak nie chcę dalej, zawołać się.
Tak jak powiedział mój przedmówca, nie jesteśmy zwolennikami żadnej religii. Nie jesteśmy zwolennikami żadnej religii. Przyszliśmy tutaj z miłości do was. Przyszliśmy tutaj, ponieważ kochamy Jezusa. To jest intencja naszego serca. Możecie nam nie wierzyć, ale przyszliśmy tutaj z miłości do was, abyście mogli usłyszeć podam Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Przyjaciele, głosimy wam o Jezusie, który powstał z martwych. Ja byłem narkomanem, umierałem od szczękowania ekstazy, umierałem od narkotyków, ale spotkałem Jezusa. Byłem sodomitą, byłem pobabrańcem, ale Jezus przyszedł do mojego życia i mi ratował moje życie. I może też ratować twoje. Dzisiaj jest moje życie. Upamiętaj się, ze swoich grzechów. Upamiętaj się, dzisiaj jest dzień upamiętania dla ciebie. Dzisiaj możesz upamiętać się do swoich grzechów. Unikalna okazja przepływu. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj możesz przemienić się na przyjaciele, Jezus umarł za geja, za księdza, za lesbijkę i transwestytę. Jesteśmy ludźmi narodzonymi na nowo z Bożego Ducha. Spotkaliśmy osobiście Jezusa. Jeżeli my z taką przeszłością mogliśmy narodzić się na nowo, to ty także masz takie prawo. Możesz narodzić się na nowo. Jesteśmy kościołem mocy. Jesteśmy kościołem przebudzeniowym w tym kraju, apostolską federacją. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, znajdź nas na stronie internetowej www.kościółmocy.pl. Jesteśmy też na YouTubie. Artur Agata Ceroński Ministries. Znajdź nas na YouTubie, znajdź nas na Facebooku, na Instagramie. Jeżeli chcesz się dowiedzieć o nas więcej, to zrób to dzisiaj. Znajdź nas!